Zapraszam do auta. Siadamy. Zapraszam do nowej Corsy. Widzisz, bałeś się, że się nie zmieścisz, a zobacz. Wielkie to auto. Wielkie. Jednak jeszcze jest troszkę miejsca, nie? Żeby się pomieścić. Ustaw sobie wszyściutko. Dobra, mamy jakiś kierunek, czy... No, przed siebie, Agnieszko. Przed siebie. No dobra. To co, na początek kolejny odcinek ASA serwisowego. Tym razem podcast z Opla. Dzięki znowu uprzejmości naszego partnera, firmie MM Cars, mamy możliwość przetestowania nowej Corsy. Tak jak wcześniej wspomniałem, bałeś się, że my jako ponad dwumetrowi ludzie, ty ile? Przepraszam? 2,2. To jesteś lepszy o 3 cm ode mnie, że się nie zmieścimy, ale jakoś daliśmy radę, jest ok. Miejsca na nogi jest całkiem sporo, autko jest przyjemne, sportowe. Więc naprzód jedziemy, naprzód jedziemy zwiedzać Wrocław, chociaż ty chyba nie potrzebujesz, bo ile lat jesteś już związany z Wrocławiem? Od 2001. Od 2001 roku? Tak, także całe 16, 17, 18. Myślałeś w ogóle kiedykolwiek, żeby opuścić to miasto, czy już czujesz, że to jest twoja docelowa przystań życiowa? Nie opuszczę Wrocławia. Wrocław to jest miasto takie mocno europejskie. Naprawdę jest tutaj co robić, jak to któryś z kolegów powiedział, że w Wrocławiu to się nawet inaczej człowiek nudzi. Więc no, na pewno już nie wyjadę z Wrocławia, zresztą jestem tutaj osiedlony. Żona pracuje, dzieci są też na swoich miejscach. A ja, no jak to każdy trener, raz tu, raz tam. No właśnie chciałem do tego... Ale na miejscu. Dzisiaj przed nami oczywiście, no, jak można powiedzieć, no, jedna z najważniejszych osób w klubie, dyrygent i dowodzący całego zespołu, czyli trener Krzysztof Janczak, olimpijczyk, wielokrotny reprezentant Polski, świetny zawodnik, kiedyś nawet mieliśmy okazję grać przeciwko sobie jeszcze. A po to raz, nie? Pamiętam, no to nie raz, ale... Ale dobry byłeś. Byłeś dobry, byłeś wybijającym się zawodnikiem na swojej pozycji. Trochę takim nietuzinkowym. Łobuzem, ale na pewno zwariowanym. Pod siatką na pewno nieraz tam gdzieś krzyczeliśmy na siebie, bo ty też miałeś charakterek, więc to na bank. Nie, ja to byłem teraz nie pamiętam. Ja to z tych spokojnych, ale ciebie to pamiętam, że rzeczywiście żywiołowo zawsze reagowałeś, ale też wracając do teraz, do sytuacji, w której jesteś trenerem, no to też ci się często udzielają emocje, że tak powiem, wokół linii boiska. Jak to jest z twojej perspektywy? Łatwiej jest być na boisku, czy łatwiej jest być z boku boiska i obserwować to, co się dzieje? No czasami idzie obserwować, bo to po prostu ciężko się na to patrzy, ale no tak żartobliwie oczywiście. Nie, no to jest inny punkt widzenia. Teraz reaguję może i żywiołowe czasami, ale też wiem, dlaczego tak robię, więc muszę być stanowany i muszę zawsze wiedzieć, co chcę uzyskać swoją reakcją w danym momencie. Także tutaj jakby to nie jest tak, że gdzieś mnie ponosi. Czasami chociażby jak w Głukowie trzeba było kogoś wkurzyć, żeby efekt był końcowy. Byłem, widziałem. Po czerwonej kartce. Tak jest. Generalnie no, szalony mecz, zwroty akcji. Dużo emocji. Skończyło się tym, że też część kibiców w hali w Głogowie dopadła panią sędzinę na słupku i wtargnęła na parkiet. Ale często cię widzę też w takich sytuacjach, że lubisz jednak grać, prowadzić tą gierkę taką psychologiczną, czy to z przeciwnikiem, czy to z zawodnikami, czy z trenerami z przeciwnych drużyn. Pasuje ci takie coś? Czy to jest czasami specjalnie i takie zamyślony efekt w danym momencie? Różnie to jest. Czasami jest to faktycznie przemyślane, w jaki sposób, do kogo odejść. Czasami, tak jak zresztą wcześniejsi trenerzy mówili, że jednego musisz pogłaskać i powiedzieć, że wszystko jest ok, drugiego musisz wkurzyć, żeby zaczął grać. Ja myślę, że tutaj kwestia jest tego rodzaju, że
jak ktoś daje serce w to, co robi, to nie może przejść obok meczu tak po prostu na lajcie. Taka jest prawda. Ja zawsze cokolwiek się nie zaangażowałem, to dawałem z siebie 100% i też tak no, nie potrafię koło meczu przejść jakby tak sobie bez emocji. W związku z tym no, czasami się udzielają, ale mówię, no, bardzo mocno kontroluję to wszystko, bo jednak ja jestem trenerem i to ja muszę mieć trzeźwą głowę w każdym momencie, żeby pomóc drużynie, czy to zmianą, czy to czasem, czy to podpowiedzią na boisku, czy powiedzmy jakimikolwiek ustawieniami przeciwnika po drugiej stronie. Zresztą mam też wspaniałych kompanów, bo Staszek mi bardzo dużo też podpowiada, żebym chłopakom podpowiedział. Filip oczywiście jest od innej roboty, ale Staszek, Szewczyk, drugi trener i Filip, czyli nasz fizjoterapeuta. Tak jest. Także tutaj ja myślę, że te emocje są związane z tym, że po prostu żyje się z drużyną i chce się jak najlepiej w danym momencie. A przede wszystkim no wiadomo, no, zwycięstwa podbudowują wszystkich, a jak się wygrywa, to niestety trzeba powiedzieć jedno, że atmosfera zawsze jest. No, najgorzej jest to na atmosferę, jak się przegrywa, ale, no właśnie, ale wtedy trzeba mieć świadomość tego, że kiedyś przyjdzie ten złoty moment, że się zacznie wygrywać i to wszystko się polepszy. Właśnie chciałem też troszkę do tego nawiązać. Jest wtorek, w niedzielę mecz z Jaworznem z 2-0 do 3-2. Emocje ci już trochę opadły, bo po meczu widziałem, no i też słyszałem to, co się stało w szatni. Po takim spotkaniu to jakoś już z innej perspektywy na to troszkę patrzysz, bardziej na spokojnie, jakąś tam sobie analizę zrobiłeś, czy siedzi to gdzieś cały czas w sobie, w tobie jeszcze? Znaczy, jako już zawodnik, oczywiście teraz odcinam się od tego, bo jestem trenerem, natomiast jako zawodnik no nie potrafiłem wejść do szatni, umyć się i, że tak powiem, spłukać przegraną, bo to tak nie działa. Natomiast no też nie jesteśmy chłopcami, którzy nie potrafią sobie powiedzieć paru rzeczy wprost, bo gdyby tak było, to po co trenujemy, no jak boimy się sobie powiedzieć coś, co jeszcze nie funkcjonuje. Tak? Nie, no jasne, no musi być ta szczerość, musi być ta komunikacja, bo nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest niedziela i no czasami sobie pewne rzeczy po prostu trzeba, mówiąc kolokwialnie, wyżygać w twarz, tak? Dlatego też, no mówię, no, wszedłem do szatni i powiedziałem 2-3 męskie zdania i tyle, no, co więcej tutaj wstrząsać. Potem poszedłem spokojnie do domu i jeszcze tego samego wieczora włączyłem jeszcze raz mecz, że tak powiem, oglądałem go do drugiej w nocy, żeby złapać, co się wydarzyło, dlaczego przegraliśmy. No to tak jest po prostu. Potem oczywiście spokojnie odtajałem i dopiero w poniedziałek rano ruszyłem jeszcze raz do przeglądu tego, co się działo i no już mam jakąś swoją wizję, chłopakom to sprzedam, zresztą też oczekiwałem jakiejkolwiek reakcji od chłopaków. Widziałem, że byli wkurzeni, więc też nie chciałem dolewać już oliwy do ognia, bo każdy ma swoje emocje, jeden reaguje w ten sposób, drugi w inny, ale... No ja chciałem, ale nie pozwoliłeś mi dolać. Nie, to oczywiście wszystko w granicach rozsądku, śmieję się, ale... Dobra, a powiedz mi, jako trener, porównując trenera do zawodnika, diametralnie zdecydowanie trudniejsza robota, bo zawodnik musi się skoncentrować tylko i wyłącznie na trenowaniu, na tym, żeby się jak najlepiej przygotować do treningu. Funkcjonuje według jakiegoś harmonogramu, planu, który też ty nakreślasz, tak? Czyli dużo więcej pracy jest po twojej stronie, jak jesteś trenerem, niż, tak jak wspomniałem, jak byłeś zawodnikiem. No tak, no teraz to jest w ogóle inna bajka, mało tego, że jesteś na treningu i musisz trenować, to jeszcze musisz się przygotować przed treningiem, musisz się przygotować po treningu, musisz się przygotować przed meczem, musisz się przygotować po meczu, poglądać wideo, zobaczyć, czego brakowało, żeby ewentualność taką nakreślić plan tygodniowy, czego musi być więcej na treningu, też trzeba porozmawiać z chłopakami, zapytać się, czego brakuje. No tak to musi funkcjonować. Tak, czyli że... cały czas pełna analiza, 1000 myśli na minutę, co poprawić, co zmienić, jak dotrzeć do jednego, jak dotrzeć do drugiego. To tak by się wydawało, że trener to taka fajna i łatwa i ciepła, może nie ciepła posada, ale wiadomo, że te gorące stołki w tym środowisku siatkarskim i nie tylko zawsze, że tak powiem, funkcjonują, bo
różnie się układają losy i perypetie drużyn. Natomiast w sumie można powiedzieć, że co, 24 godziny na dobę siatkówka u Ciebie w głowie i w Twoim życiu teraz. Trenerka pełną gębą. Ja już się śmieję czasami, że wracam do domu i włączam Polsat Sport, żeby oglądać Plus Ligę i żona mówi, gościu, przeginasz. Nie przejmuj się, ja mam to samo. Jak wracam i próbuję coś tam, znowu ten Polsat Sport, znowu te mecze, cały czas. Wczoraj to już się do tego złapałem się sam, mówię, kurczę, chłopie, daj sobie spokój. No. Z jednej strony patrzę się na laptop. Pogadaj z żoną, no chociaż chwilę. No. Nie, no, patrzę się na laptopa, analizując grę naszą, a w tle leci Polsat Sport i będzie mecz. No. To ja nie wiem. No. I że tak powiem, tutaj zatrzymuję, żeby zobaczyć tamtą akcję i za chwilę odwrotnie. To w ogóle nie wiem, no. Ja nie wiem, jak moja małżonka ze mną wytrzymuje, ale no, musi być kochaną kobietą, skoro wytrzymuje. Pozdrawiamy oczywiście Twoją żonę, bo jednak potrzebna jest tutaj wyrozumiałość z drugiej strony, no bo no, jednak to całe Twoje, całe nasze życie, no generalnie zdominował sport, zdominowała siatkówka, a wiem, że bez tego wsparcia drugiej osoby byłoby ciężko funkcjonować, czy jako zawodnik, czy jako... No, często nas nie ma, często jak jesteśmy, to też nas jakby nie było. Tak jak wspomniałeś, z tym oglądaniem i z tym przygotowaniem się do spotkań, no ale no, nie zamieniłbyś chyba zawodu trenera, widzisz się jakby cały czas w tym, czy wyobrażasz sobie, że teraz nagle Krzysztof Janczak przerywa karierę trenerską i zajmuje się czymś innym? No właśnie, teoretycznie, że tak powiem, zaczynałem od seniorów, potem szedłem na grupy młodzieżowe i tak naprawdę po tych grupach młodzieżowych byłem przekonany, że zostanę, że po prostu Wrocławia nie opuszczę, to jest moje miejsce. A przytrafiła się, że tak powiem, chęć współpracy szefostwa Gwardii Wrocław ze mną i po krótkiej analizie, gdzie żony też zadałem pytanie, czy co robić, no żona mi odpowiedziała, no to ty mnie się pytasz, jak ty sam już postanowiłeś i mnie się pytasz, po co? Także no, z grup młodzieżowych, gdzie tak naprawdę w grupach młodzieżowych to też dawałem całego siebie i zresztą zakończyło się to wszystko wspaniałym sukcesem. Teraz mam podwójną robotę, bo przecież pracuję w szkole SP97, która jest, no, że tak powiem, na Rybkiem dla Woleja Wrocław i tam no, tak naprawdę od kilku lat już cała Liga Dolnośląska jest zdominowana przez SP97 i Wolej Wrocław. Wszystkie kategorie są wygrywane w Cuglach. Myślę, że to po prostu jest dobre szkolenie, pomimo tego, że nie ma bazy szkoleniowej, bo mamy obiekt bardzo mały i nieciekawy. Na tej salce u was, że dzielicie to jeszcze na mniejsze części, to w ogóle, nie wiem, z cudem czasami chyba graniczy, no ale jest w perspektywie, z tego co rozmawialiśmy z panem dyrektorem i z tego co ty mówiłeś, budowanie większej hali. Jest blisko, coraz bliżej, ale... Ale wiesz, gdzie jedziesz. Tak sobie przedsięwzięcie. Znaczy byłem tutaj kiedyś, gdzieś niedaleko stąd chyba kafelki nawet kupowałem, ale tak się zastanawiam gdzie, pomalutku. Znaczy do czego dążę? No teraz w SP97 mam klasę szóstą, do której chodzi i uczęszcza też moja córka. No i tutaj mam w ogóle dwa światy, bo z córką trzeba potrenować, trzeba mieć dużo cierpliwości. Ale wierzę w to, że... Krzyczysz na nią, jak coś źle zrobi, albo się szybko irytujesz. No, staram się nie, bo jesteś ale generalnie, czasami... nie wiem jak teraz to wygląda, obserwuję Cię czasami na spotkaniach, obserwuję Cię na treningach i czasami wybuchasz, no, albo z tego spokojnego trenera robi się nagle bestia, która krzyczy, dlatego się zastanawiam się. Znaczy do dzieci trzeba podchodzić z dużą ilością cierpliwości i zupełnie inaczej też, no taka kategoria wiekowa, gdzie to jest szósta klasa, a część dziewczyn. Ale mówię o córkę, jak... Dlatego mówię, no inaczej podchodzę, no wiadomo, że wybuchnę, ale zawsze twierdzę, że trener, który... Obraża się na ciebie? Nie, właśnie, o dziwo, że ona się uśmiecha wtedy. Albo przychodzi w ogóle do domu i mówi, nie no tato, przesadziłeś teraz, bo narobiłeś mi wstydu, albo nakrzyczałeś na mnie przy moich kolegach, koleżankach. No, nie ma jakiejś tam tragedii wielkiej, natomiast myślę, że przede wszystkim no,
twierdzę, że trener, który nie próbuje instruować, nie daje instrukcji, nie próbuje krzyknąć czasami, to nie zależy na dziecku, na zawodniku. I do tego dążę, że no oczywiście od zawodników grających na poziomie pierwszej ligi to trzeba no więcej oczekiwać i więcej wymagać. I wręcz twierdzę, że oni już powinni pewne rzeczy umieć, ale okazuje się, że no niestety ten poziom pierwszej ligi jest różny i różnie zawodnicy do tego podchodzą. No. Czasami trzeba wrócić do tych elementów podstawowych, żeby ruszyć gdziekolwiek dalej. Czasami trzeba danemu zawodnikowi pokazać na wideo, żeby się oglądnął po to, żeby wiedział, w jaki sposób to trzeba zmienić. No i to jest tak, często jest też taka nieświadomość zawodnika. No ja pamiętam też po sobie, że wydawało mi się, że pewne elementy wyglądają tak, a nie inaczej, albo że robię w poprawny sposób, a dopiero później, jak trener mnie zabierał, specjalnie już później też przynosił kamerę na trening i nagrywał sobie poszczególnych zawodników, poszczególne ich zagrania. Mówi, zobacz, jeszcze na stop klatce, jak to wyglądało, czyli ustawienie ciała, nóg, rąk w pewnych elementach, to dopiero mówisz, kurde, no rzeczywiście miał rację, bo w pewnym momencie mi się wydawało, że gościu się czepia albo po prostu, że nie wiem, no musi sobie coś powiedzieć, a jednak taka analiza dużo daje. Tak, dużo daje, tak, bo to wtedy człowiek sobie sam też przede wszystkim uświadamia pewne rzeczy, że robi je źle albo robi je dobrze. Nie? W głowie się przede wszystkim człowiek bardzo mocno spina i jeżeli ja zawsze staram się z zawodnikami, nawet zawodniczkami, młodymi już, mówić im w ten sposób, spróbujcie oglądnąć siebie na zwolnionej klatce, zobaczcie i pokażcie mi to, co źle zrobiłyście. To wtedy ja mam jakby informację zwrotną, że dana osoba oglądając siebie, ogląda nie tylko po to, żeby oglądać mecz, tylko po to, żeby coś poprawić. I ja myślę, że wszystko zaczyna się w głowie i kończy na głowie. Sam wiesz dobrze, że oczywiście cała, powiedzmy, motoryka, no to albo się ma, albo nie ma, można nad nią pracować, ale przede wszystkim siatkówka się opiera o głowę. No, 90% sukcesu jest głowa. Znasz dobrze takich zawodników, nie będziemy tutaj wymieniać, którzy przepięknie trenowali, wychodzili na mecz i nagle zostawało ich 20% i nigdy nie potrafili wskoczyć. Albo takich, którym przysłowiowo mówiąc po 20 punkcie nie graj, bo wiadomo, że to jest nie skończy piłki. No tak jest po prostu, ale to trzeba mówić, cały czas praca w głowie z zawodnikiem, no i też zawodnik albo zawodniczka musi się sama w tym jakby dojrzeć do takiego momentu, w którym będzie wiedziała co albo wiedział co zrobić, tak? I ja myślę, że im wcześniej to zaczynamy, czyli im wcześniej, mówię tutaj już nawet o analizie takiej podstawowej na treningu, typu zawsze zadaję dziewczynkom pytanie, jak myślicie, dlaczego łatwiej będzie wam wykonać i czy będzie wam łatwiej wykonać, jeżeli zrobicie to tak, a nie tak, i wtedy oczekuję odpowiedzi, bo jeżeli dana osoba powie mi w ten sposób, jak ja bym chciał usłyszeć, to znaczy, że gdzieś do głowy to trafia. I tak naprawdę to, czym się różni młoda dziewczynka od dojrzałego faceta w głowie, teoretycznie powinno się różnić bardzo dużo, no jasne, ale nie zawsze się różni. No. I to jest ciekawe, że wtedy też trzeba z takim zawodnikiem popracować nad tym, żeby on zrozumiał, bo być może wcześniejszy trener nigdy mu tego nie tłumaczył, albo zawodnik był za młody, żeby jeszcze tak nie na tyle ogarnięty, żeby to zrozumieć. Nie no, masz rację, a powiedz mi z perspektywy, bo dotknąłeś jakby i tej młodzieżowej siatkówki żeńskiej i męskiej. No teraz prowadzisz zespół pierwszoligowy i prowadziłeś zespoły pierwszoligowe. To jest praca, która się mocno, że tak powiem, różni. Co ci do tej pory sprawiało, nie wiem, czy więcej frajdy, albo czy cały czas czujesz, że jedna i druga sfera cię, że tak powiem, rozwija jako trenera? Dawaj w lewo. Powiedziałem, bo tamto zaraz na Poznań dojedzie. Tak, można się gdzieś kręcić. Znaczy, to jest takie może ciekawe stwierdzenie z mojej strony teraz padnie, bo ja powiem w ten sposób, że dzięki temu, że złapałem grupę młodziczek, to ja się bardzo mocno rozwinąłem jako trener. To w seniorach, gdzie wszedłem od razu po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego, po przygotowaniu, bo ktoś się mnie kiedyś zapytał, ile lat jesteś trenerem, ja stwierdziłem, że 10. No ale jak ty 5 lat temu grałeś jeszcze w siatkówkę? No tak, bo jak
grałem w siatkówkę, to od pewnego momentu musiałem sam się przygotowywać do sezonu i wtedy już zaczynałem być trenerem. Okej, czyli twoje tak naprawdę doświadczenie zaczęło się od pracy nad samym sobą. Nad samym sobą. Każde ćwiczenie, które gdzieś tam pokazuję, motoryczne, nie tylko motoryczne, siłowni czy też siatkarskie, to wszystko na sobie wypróbowałem. Stąd też jestem do tych ćwiczeń przekonany. Ja myślę, że zawodnice to czują bardzo mocno. Natomiast mówię, no... Ja zacząłem od seniorów po to, żeby przemieścić się znowu do grup, po raz pierwszy do grup młodzieżowych i tam musiałem cholernie dużo pracy zrobić nad całą biomechaniką ruchu. Jak dziewczynce, która jeszcze nie ogarnia całości, wytłumaczyć, która noga ma być z przodu, która ręka, dlaczego kolec biodrowy i tak dalej. To jest praca od podstaw. Powiem szczerze, wcześniej nie szanowałem do końca trenerów, którzy pracowali u podstaw. Dzisiaj wiem, jak bardzo ważną, dużo trzeba włożyć cierpliwości, pracy i czekać na to, co się wydarzy z danym dzieckiem. Jasne. Czy będzie grała ta dziewczynka czy chłopiec w siatkówkę, to jest tak naprawdę na samym końcu się okaże. Tak. Ale na początku bardzo dużo pracy, cierpliwości, po to, żeby dziecko, wchodząc dalej, nie miało błędnych nawyków ruchowych. A tak, bo później jak już trafia do ciebie taki w pełni ukształtowany zawodnik, który jest źle ukształtowany technicznie albo ma takie nawyki trenerowi już po takich kilku latach funkcjonowania, no ciężko jest zmienić i przekonać, chociaż zdarzają się też i takie rzeczy. No właśnie tak się zastanawiałem, bo wspomniałeś o tych początkach. Kiedy się w ogóle u ciebie zakiełkowało w głowie takie ziarenko albo taki pomysł na to, że okej, byłem zawodnikiem, widzę siebie w roli trenera, chcę być trenerem, nie wiem, zacznę się rozwijać w tym kierunku, doszkalać. Czy w ogóle coś takiego, czy to była taka naturalna kolej rzeczy, bo nie każdy zawodnik jednak, myślę, że też nie każdy zawodnik chce to robić, ale też nie każdy zawodnik ma do tego predyspozycję, bo to nie bójmy się tego powiedzieć, to jest ciężka, niewdzięczna robota, bo tak to zawsze musiałeś patrzeć przede wszystkim na siebie, oczywiście później jako jednostkę, ale też jakąś funkcjonującą w danej grupie i odnaleźć się w tej grupie, a tu jednak no musisz tą grupą dowodzić i to się wytnie, nie było słychać. Musiał odpalić. Tak. Wiem, o co ci chodzi. Ja powiem tak, kiedy to się wydarzyło, że tak pomału zaczynałem gdzieś tam dojrzewać, ja myślę, że już w Szczecinie, to było 94 rok, no może to bardzo wcześnie. Ale... Tak, dlatego, że tam poszedłem na studia i tak naprawdę spotkałem wspaniałych ludzi, wykładowców, którzy chociażby z biomechaniki, mówi: zobacz, teraz spróbuj to popatrzeć się na siebie, gdybyś robił daną czynność ruchową, co byś musiał użyć, żeby to wykonać. Zresztą wszystkie ćwiczenia z fizjologii sportu, czy fizjologia to była taka na początku, bardzo mocno trzeba było się uczyć oczywiście, ale przede wszystkim te wszystkie, no później jakby, dlaczego dane ćwiczenie można robić czasowo, skracając, wydłużając i inne zupełnie osiągać efekty. No to były takie pierwsze rzeczy. Poza tym no, przyszedł Witek Roman, który mi bardzo dużo pokazał. Było tam kilku świetnych zawodników, którzy bardzo mocno pracowali na siłowni. Potem wyjazd do Niemiec, Zbysiek Jasiukiewicz, który mega silny facet, no, też mi pokazał, na czym polega siłownia. I od tego momentu tak naprawdę zacząłem no, sam ćwiczyć, tak to trzeba okazać, bo wyjeżdżając już po tutaj, już do Wrocławia, w Jastrzębiu tak naprawdę, pierwsze elementy gdzieś tam z trenerem Suchem, który mówi: jajo, za duże ciężary podnosisz, no, ale ja tego potrzebowałem, no, to także robiliśmy siłownię bardzo często razem, wspólnie, a ja po poniedziałek czwarty chodziłem sobie jeszcze sam na siłownię, więc, bo wiedziałem, że potrzebuję tego. No i tak to wyglądało, ja już wtedy kiełkowałem. Natomiast takim punktem, momentem, w którym stwierdziłem, że okej, będę trenerem, to była taka pierwsza próba tutaj, że tak powiem, świętej pamięci Burzą Wrocław, która niestety, projekt nie wyszedł. Spotkaliśmy ludzi, którzy nie do końca byli poważnymi osobami. Nie będę pozdrawiał, bo nie mam ochoty. No, ta osoba wie dobrze, kto to jest. I wtedy Szczur mi powiedział, Wojtek Szczurowski, mówi, na pytanie, zresztą mały też, mówi, czy ja się go zapytałem, co myślisz o mnie tak szczerze, czy iść w tą stronę, czy nie, jajo, ty musisz iść, bo robisz to fajnie. No i wtedy wiedziałem, że już idę i tak dzięki. Czyli jakby na potwierdzenie tylko
osoby, z którymi współpracowałeś i które były ci bliskie, z którymi funkcjonowałeś, po prostu dały ci też takiego pozytywnego kopa, w sensie na to idź, kształć się, rozwijaj, bo ty się w tym odnajdziesz. Wytłumacz mi, jaki jest to, skoro jesteś takim zdecydowanie mądrzejszym człowiekiem w tej kwestii, a jak to jest z tą zasadą, że nie każdy dobry zawodnik może być dobrym trenerem. Część trenerów w ogóle wybitnych nie dotykało nigdy, albo grało na poziomie, powiedzmy, no średnim, albo takim niższym, nie zrobił jakichś oszałamiających karier, a są z fantastycznymi trenerami, a są zawodnicy, którzy byli fenomenalnymi graczami, mają duże nazwiska i gdzieś jednak no nie do końca się później odnajdują w tych realiach trenerskich. Znasz na to jakąś odpowiedź? Sam się zastanawiałem, jak to jest tak naprawdę i ja myślę, że tutaj przede wszystkim no musisz naprawdę przejść jakieś szkolenie w sensie takiej nauki gdzieś tam na uczelni, żeby poznać podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego. Natomiast no, część faktycznie kolegów, którzy byli wspaniałymi sportowcami, wspaniałymi siatkarzami, na pytanie, jak ty to robiłeś, oni robiłem. Po prostu robiłem. No tak, jak miliony godzin spędzonych na sali, miliony powtórzeń, zaczynałeś to od najmłodszych lat, to było coś takiego naturalne, no, tak jak wspominaliśmy, no, musiałeś patrzeć. To też zawodnik teoretycznie ma łatwiej, no bo on jednak potrzebuje tego prowadzącego. On wykonuje tak na dobrą sprawę polecenia, tak, które ktoś przygotowuje. Oczywiście mogą być pewne dobre, mogą być złe, ale w sensie on jest od wykonywania poleceń i czasami no nawet nie ma jakby za bardzo możliwości weryfikować pewnych rzeczy. Oczywiście im bardziej jesteś dojrzały jako zawodnik, bardziej doświadczony, to już wiesz, co ci przynosi korzyści, co jest dla ciebie dobre, co jest dla ciebie złe, czego potrzebujesz, nie wiem, przed meczem, sposób przygotowania się i w ogóle. Ale tak jak powiedziałem, no, myślę, że odnajdujesz się jakby w tej roli trenerskiej, ale czujesz cały czas, że potrzebujesz się, bo też trener musi być, nie bójmy się tego powiedzieć dzisiaj, no też takim trochę dobrym psychologiem, no znaleźć ten kluczyk, którym otworzy każdego zawodnika, czyli wydobyć z niego to, co ma najlepsze, tak? Dotrzeć do niego w odpowiedni sposób. No jeden potrzebuje, mówiąc kolokwialnie, pogłaskania, drugi szczerej rozmowy, trzeci przysłowiowego kopa w dupę, czwarty zrugania go od stóp do głów, tak? Więc czujesz też tak, że w tym obszarze albo w jakichś innych obszarach masz jeszcze rezerwy do tego, żeby się rozwijać. Rozwijasz się, nie wiem, czytasz, ogarniasz kursy. No wiemy, że jeździsz, no bo jesteś też w SOS-ach i często takie kursy, konferencje są organizowane dla was, ale to z twojej perspektywy wygląda. No, nigdy nie jesteś na tyle mądry, żeby już myśleć, że wszystko wiesz, tak? Ja zresztą na przestrzeni swojej, powiedzmy, jakiejś tam czasu, który spędziłem jako trener, patrząc się to, co robiłem za pierwszym razem z seniorami, stwierdziłbym, że no, teraz to zupełnie troszeczkę to zmieniłem, tak? Na pewno, ale to dobre wnioski, że mogłem zrobić to inaczej. To, co było dobre, zostawiłem, to, co było złe albo, nie wiem, no bo to te trendy się też zmieniają. No jasne. Zresztą też pracujesz na żywym organizmie. No właśnie chciałem do tego powiedzieć, że to trochę właśnie praca na żywym organizmie i też jesteś takim trochę, powiedzmy, profesorem, który gdzieś tam tu dolać, tam odjąć, tam uciąć, tak, żeby wszystko funkcjonowało. No nie ma na pewno jakiegoś jednego złotego środka na prowadzenie. Oczywiście są jakieś podstawy, bazy, ale mówię, często się też łapiesz, na przykład, czy trener Krzysztof Janczak potrafi się przyznać do błędu, potrafi powiedzieć, nie wiem, kurde, mogłem to jednak zrobić inaczej, albo źle zrobiłem w tym momencie. Oczywiście, popełniłem bardzo dużo błędów jako trener i jestem świadomy tych błędów, zresztą zawsze analizuję po sezonie swoją pracę. Mało tego, chociażby przykładowo niedzielny mecz, zacząłem od tego, co ja mogłem więcej dać drużynie w danym momencie i zawsze od tego zaczynam. To dla mnie to jest bardzo ważne. Wiem, co mogłem dać więcej, wiem pewnie w kolejnych meczach gdzieś tam postąpię inaczej,
Natomiast ja powiem taką rzecz, no też z drużyną, że tak powiem, Wiktorii Wałbrzych, z którą pracowałem. Przypomnijmy, wygrałeś pierwszą mistrzostwa pierwszej ligi. Wygrałem pierwszą ligę i za rok myślałem, że tym samym sposobem trenowania wygram znowu. No, okazało się, że nie, bo troszkę zabrakło. Ale niemniej trzeba powiedzieć jedno, no, kilku zawodników się już rozwinęło pod moimi skrzydłami. Ja tutaj nie jestem zwolennikiem, żeby na Facebooku wypisywać, że nie, no ta osoba jest ode mnie i tak dalej. Natomiast oni dobrze wiedzą kto i tyle. I myślę, że czasami rozstawaliśmy się, że tak powiem, skłóceni, ale po latach się jednak człowiek gdzieś tam podchodzi do tego mądrzej i potrafi powiedzieć też dziękuję, więc to jest fajne. Mało tego, no dzisiaj te młodziczki, które gdzieś tam zostały, czy odeszły nawet z Wrocławia, to też dzwonią do mnie i to jest takie przyjemne, bo tutaj ma chociaż wymierność, że tak naprawdę one cały czas są ze mną. Dobra, tak? Nie tu? Nie, no musimy jakoś tam bo pomału się ten, dobra. Także to no sezon sezonowy nie rób. To dlaczego tutaj? O Jezusie, to ja tak? No niestety. Przepraszam. Jak nie znasz Wrocławia, to ja mogę nie, no okej, okay, zasugerowałem się tym zjazdem, a to... Tak jak mówię, sezon sezonowy nierówny. Będzie nam. Myślę, że za każdym razem próbuję, zresztą no, rozmawiam z ludźmi, z trenerami. Też ja się bardzo mocno zmieniłem jako trener. Kiedyś byłem bardzo krnąbry, myślałem tylko ja, dzisiaj już tak nie jest. Bardzo zacząłem szanować i dostrzegać ogrom pracy innych ludzi. Rozwijam się. Ale fajne jest to, że wynego, że jakbyś nie dostrzegał swoich, nie wiem, błędów, mankamentów, cech charakteru, które oceniasz negatywnie albo które mówisz, że wymagają poprawy, a tu jednak, czy jesteś trenerem autorytarny, czy jednak dajesz taką swobodę i możliwość jakiejś polemiki, no bo różni trenerzy się zdarzają, różnych przeżyłem też w swojej przygodzie ze sportem, ale jaki jest właśnie trener Krzysztof Janczak? Otwarty na wszystkie sugestie, twardy, powiedz dwa słowa. Twardy i otwarty. Twardy i otwarty. No powiem tak, no to uważam, że to jest to słuszna zasada i tego się trzymam, że przed treningiem i po treningu może każdy ze mną porozmawiać. Natomiast na treningu jak jest dana rzecz do zrobienia, to nie ma gadań i śmiania się z czegokolwiek, bo wtedy człowiek nie jest skoncentrowany. Tam potem zawrócimy. Dlatego też no myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, masz rację. Będzie na ciebie. Tu już zawrócimy, spokojnie. Jedną z najważniejszych rzeczy to jest słuchać zawodników. Oni tu bardzo dużo potrafią powiedzieć, podpowiedzieć. No to jest pierwszy źródło informacji, tak? Twojej weryfikacji pracy albo tego, co się dzieje. Czy dzieje się dobrze, czy dzieje się źle. Co jest fajne, co jest niefajne. Co jest pozytywne, co negatywne. Ale no myślę, że... Tylko z drugiej strony to też jest tak, że nigdy nie zapominajmy, że po wygranych meczach wszystko w tygodniu było pięknie. A jak się mecz przegra, gdybyśmy niedzielny mecz dopięli na 3-0, a blisko było, żebyśmy wygrali 3-0, było trenerze super, no po prostu rewelacja. Dzisiaj ja twierdzę, że gdybym miał cokolwiek zmienić w tamtym tygodniu w treningu, nie zmieniłbym nic. Zespół był przygotowany na to, żeby grać naprawdę wspaniałą siatkówkę. Dlaczego nie wyszło? No właśnie, zgubne trochę takie to było. Gładko wygrane pierwsze dwa sety. Wydawało się, że mamy przeciwnika już na łopatkach i przyciśniętego do gleby, a pytanie wróciło, zjeżdżamy z, jakby z motoryki po dwóch setach? No, nie wiem. Zaczynamy grać nonszalancko, chociażby pod kątem mentalności, czyli wygrywamy dwa sety gładko, to nawet jak za tą piłkę się nie rzucę, to i tak wygramy trzeciego seta. I to są pytania, na które tak naprawdę nie do końca znam. Znaczy ja już dzisiaj pewnie znam te odpowiedzi. Mm-hmm.
Ale no to są moje przemyślenia i na pewno z zawodnikami będę rozmawiał. Jedno jest pewne, no zaczynamy trzeciego seta źle. I potem niestety przewaga gdzieś tam nawet tych trzech punktów, gdzie potem dochodzimy, ale znowu mamy chwilkę zadyszki i znowu przeciwnik odjeżdża na trzy punkty i tak niestety kończymy tego seta. Tak? Czyli przestoje, a dwa gładko wygrane sety uśpiły może czujność trochę drużyny, nie wiem. Już była podświadomość, nie, spoko, dzisiaj są do ogrania, wygramy 3-0, na spokojnie to wygramy. No bo byli, zabrakło. No tak, no bo byli do ogrania, tylko ale... my w trzecim secie musieliśmy zagrać lepiej niż w pierwszym i w drugim, bo w pierwszym i w drugim zespół z Jaworzna jeszcze nie wyszedł tak naprawdę z autokaru. No, dokładnie. Natomiast w trzecim secie Skubańcy, no gdzieś tam też trener znalazł patent, akurat złapał. No tak naprawdę Błasiaka, który zrobił im robotę, bo przede wszystkim podbił w polu kilka ciężkich piłek, jakby ustawił cały układ przyjęcia, przez co tych Dębski się odblokował w ataku, no i gdzieś to prysło. No, my też mieliśmy swoje szanse, żeby dokończyć ten mecz. Zaraz jeszcze chcę do tego, wrócimy do tej pierwszej ligi, ale tak gadaliśmy o tej strefie i tu wielokrotnie z twoich ust wpadło strefa mentalna i w ogóle... Próbowałeś kiedyś, ty jako zawodnik, później jako trener, współpracę z psychologiem? Uważasz, że jest to dobre rozwiązanie, potrzebne, niepotrzebne? Bo ja już różne, że tak powiem, opinie kolegów, swoje, jakieś przemyślenia mam na ten temat. Jest potrzebny, jest niepotrzebny? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Na pewno taka osoba jest bardzo potrzebna. Chciałbyś, widziałbyś tylko... na przykład kiedyś u siebie, na przykład, że masz kogoś takiego do pomocy, że możesz, nie wiem, wysłać spokojnie do niego zawodnika, albo masz taką osobę, która obserwuje treningi, albo wiesz, że jest z tyłu za twoimi plecami i pewne rzeczy ci podpowiada właśnie od takich detalach właśnie związanych przede wszystkim z mentalem i z głową. Chciałbyś? Pracowałeś w ogóle ty jako zawodnik? Potrzebowałeś? Czy ty byłeś najlepszym psychologiem dla siebie? Miałem raz, nie będę tutaj mówił nazwiska, tak, no, fajny gościu, można było z nim porozmawiać, ale tak naprawdę na boisko wchodziłem sam i ja byłem bardzo twardym charakterem, który się nie poddawał nigdy i też, nie wiem czy pamiętasz, już dawno było. To już było naprawdę bardzo dawno, ale pamiętam. Ale no, po 20 punkcie to było tak, że właśnie do mnie graj, bo ja mogłem całego seta nie grać, a końcówkę się spinałem i nie było wstrzymania ręki, nie było nawet decyzji, nawet nie było momentu zastanowienia się, czy zaatakować, czy kiwnąć. Ty nie kiwałeś raczej. Nie, każda kiwka chodziła, by to był raz na trzy. Wszyscy okopani na 6-7 metrze czekali na było mocno i mocny strzał, a tutaj pyk. Ale z przypadku wszyscy wiedzieli, że będzie kiwał, ale i tak nikt nie był w stanie tego obronić. I teraz tak, no i teraz pytanie, bo teraz jeżeli mamy mieć kogoś, kto chce nam pomóc od strony mentalnej, to my musimy być przekonani do tego, że on nam pomoże. Bo jeżeli nie będziemy przekonani, to nam nikt nie pomoże, niestety. A niestety na poziomie po pierwszej ligi to z tą mentalnością jest różnie i uważam, że no, nie ma za dużo czasu, żeby z trenerem mentalnym pracować, natomiast trener mentalny tak naprawdę, gdyby miał pomóc, to on musi co najmniej pół roku spędzić z drużyną, żeby poznać, tak jak ja na początku mówiłem, w sierpniu ja nie znam tych chłopaków, ja dopiero muszę się ich uczyć i oni mnie. No jasne. Dopiero po 3 miesiącach ja będę mógł coś na ich temat powiedzieć. Teraz już mogę coś powiedzieć, ale to też nie jest tak, że ja ich już dam od na wylot, dokładnie. To tak, stryk to się nic, ja mówię, to zawsze powtarzam, buduje się bardzo ciężko. Rozpieprzyć to jest pyknie. To jest moment, tak, wszystko można oczywiście. Dlatego też bardzo fajnie, gdyby taki trener mentalny popracował z kibicami. Czemu z kibicami? No bo kibic jest wtedy zadowolony, jak zespół wygrywa. A trener jest niejednokrotnie zadowolony z drużyny nawet po przegranych meczach. No, zgadza się, wiadomo. Można przegrać, oczywiście, są przegrane i przegrane. Można przegrać po dobrej walce sportowej, po tym, że było widać, zostawiało się serducho hektolitry potu na parkiecie. Najgorsze to są takie mecze, które po prostu się odbyły, tak? Bez żadnego punktu zaczepienia, ani sportowego, ani mentalnego. Ale też temat tego psychologa do niedawna, no jeszcze jakiś tam czas temu to był taki, nie wiem, temat wstydliwy, że ktoś pracuje z psychologiem. Nie wiem, no.
dzisiaj to jest chyba już w zawodowym sporcie czymś normalnym, że znani mistrzowie różnych dyscyplin mają takiego człowieka albo mają takiego trenera, który mentalnego, który ich, nie wiem, wycisza, nakręca, ustawia emocjonalnie czy mentalnie właśnie na to, żeby osiągali sukcesy, ale okej, no, może kiedyś popracujemy nad tym, żeby... Powiedzmy jeszcze tak, że bardzo często tym psychologiem w drużynie, no może nie psychologiem, ale takim osobą, z którą bardzo często zawodnicy rozmawiają, to jest fizjoterapeuta. No to ja bo on ich tam maglując, tak, chociaż tak nasz Filip raczej, że tak powiem, nie gładzi, tak. To jak już wejdzie w mięsień, to sam wiem, co to znaczy, to jest mega nieprzyjemne, ale bardzo często, ja pamiętam, jak za czasów jeszcze chociażby Morza Szczecin, Jurek Mostowski, którego też serdecznie pozdrawiam, Juruś, to jest dusza człowiek, to Jurek siedział i masował kogoś. Natomiast tam jeszcze było 6-7, którzy odpowiadali. Jurek oczywiście też dużo odpowiadał, bo, tak, bo miał tych opowieści. Tak, no, ale to po prostu jeszcze dar do opowiadania. On bardzo dużo brał od chłopaków. I teraz, jeżeli się współpracuje z takim fizjoterapeutą, to też no, trener może dużo się dowiedzieć, nawet na swój temat, co jest bardzo przyjemne, bo chociaż był tutaj trener, który też bardzo dużo wiedział o, że tak powiem, o chłopakach. Natomiast no. No był, nie da się ukryć. Bardzo dużo można by powiedzieć, ale nie poruszamy tego wątku. Nie róbmy z tego afery. Nie, to żadna afera zresztą. No, ja mówię, no, jak fizjoterapeuta potrafi coś podpowiedzieć trenerowi, to jest super. Zresztą sztab szkoleniowy musi się szanować, musi ze sobą wyjść na piwko, musi ze sobą rozmawiać, musi przede wszystkim współpracować, bo to jest mega ważne. Jedna osoba nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego i taka jest prawda zresztą, no. Tak samo jak zawodnicy, no, jeżeli będzie kwas w drużynie, to faceci jeszcze są tacy, że sobie szybko wyjaśnią u kobiety, co się dzieje, tak? Niedawno temu, dlatego jest wszystko nie. No bardziej skomplikowane. Tak. Czyli sam to potwierdzasz, że jednak z kobietami jako seniorkami nie pracowałeś, tylko z młodziczkami. Nie, no, pracowałem z seniorkami w murowanej gościnie, ale to też widzisz, no, ja wtedy byłem młodym trenerem i też to było inaczej. Ja myślałem, że tam facet, dziewczyna czym się różni, niczym. No. Jednak jest diametralny. Zbyt skomplikowany. Tak, wiem, jaki byłem mało, że tak powiem, dokształcony. jako mało ogarnięty. No tak, troszkę więcej z jakby skomplikowanych sytuacji. Także psycholog jak najbardziej. Punktu widzenia też pewnie, z punktu postrzegania świata przez kobiety. Jakbyśmy je doskonale mogli zrozumieć czasami. Pozdrawiam moją paną kobietę. Serio. No właśnie. Nie, ale tak poważnie mówiąc, no co, ja myślę, że ja jestem zadowolony z tego, że jestem we Wrocławiu, że mogę pracować z grupą seniorów. Ile to będzie czasu trwało, to dzisiaj nie zadaję sobie tego pytania, bo i po co. Żyję, nie wiem, z tygodnia na tydzień. Z dnia na dzień w zasadzie, z treningu na trening, tak? Tak, i mam bardzo dużo zajęć, bo też tak samo sumiennie podchodzę do dziewczyn, z którymi trenuję i staram się indywidualnie podchodzić do nich, każdą nauczyć czegoś i fajne to jest, jak one tak faktycznie słuchają i starają się zmieniać same w sobie, tak? To jest piękne. A masz taką, tak jak powiedziałeś, paru zawodników gdzieś wyszło, czy miałeś z nimi styczność spod twoich skrzydeł, masz taką wewnętrzną satysfakcję, nie żeby wypinać jakby piersi do orderów, albo tak jak powiedziałeś, rzucać wszystko na Facebooka, tak jak dzisiaj się ma to w zwyczaju, ale na zasadzie, kurde, fajnie, bo gdzieś tam dołożyłem cegiełkę albo pracowałem z tym człowiekiem i na pewno miałem bezpośredni bądź pośredni wpływ na jego rozwój sportowy i teraz gdzieś widzę go, nie wiem, w lepszym klubie, w reprezentacji. Czujesz coś takiego, że to jest też jakiś wyznacznik, wykładnik tego, że kurczę, nie wiem, dobrze robię swoją robotę, nie lubię tego określenia robotę. No. Pasję. Masz najlepszą dobrze pracę. Wykonuję pasję. Masz tak. Najlepszą pracę na świecie, bo robisz to, co kochasz, to, co lubisz przez całe życie, czyli praca połączona z pasją. Więc nie lubię tego określenia. Ale masz takie wewnętrzne poczucie? Ja myślę, że przede wszystkim to jest przyjemne. No, to nawet nie chodzi o tego zawodnika, który gdzieś tam zaczynał u ciebie, czy przejąłeś go od kogoś, zrobiłeś bardzo duży
jakby wykonałeś bardzo dużą pracę w stosunku do niego i on faktycznie zaczął grać na innym poziomie, bo też są też tacy zawodnicy, którzy zaczynali w drugiej lidze, skończyli w drugiej lidze, grają gdzieś w drugiej lidze, ale na przykład no, dla mnie jest bardzo ważne to, że ktoś mi powie, no jednak u trenera to tam faktycznie było ciężko, było mocno, ale coś nam to dawało, a przede wszystkim w głowie się zapamiętywało dużo. Ja też bardzo dużą uwagę przywiązywałem do tej strefy mentalnej, że zawsze dążyłem do tego, że czy ja jestem na treningu, czy mnie nie ma. Może to jest takie moje gdzieś tam w głowie, powiedzmy, ale że... taki zawód trenera to też można powiedzieć z aper, no niezła mina, no bo jak jest wszystko tak jak wspomniałeś, okej, to jest okej. Nikt jakby to nie weryfikuje, no dopóki coś ci przynosi zamierzony efekt, jesteś super. Możesz być, mieć kilka zwycięstw albo ugruntowaną pozycję, nagle, nie wiem, z różnych względów, to nie zawsze jest wina, tylko tak jak mówisz, jednej osoby, ale też wielu czynników. No wiadomo, tak jak mówiliśmy, no funkcjonuje cała grupa, spadasz 3-4-5 porażek i co? Pamiętasz chociażby, no już nie będę tutaj mówił o kim i nie będę mówił gdzie, ale na przykład jaką ja miałem walkę w sobie wewnętrzną, akurat wtedy wszedłeś też do szatni, gdzie się przebieraliśmy, to tego sezonu się tyczy, gdzie jest 15 zawodników, kogo dzisiaj posadzić na ławce? Pamiętasz? Ja mówię, kurczę, no jak go posadzę, co ja mam mu powiedzieć? Przecież ja tego faceta tak szanuję, on tak za... ja w treningach, ale mówię, no... No dzisiaj akurat czuję, że to nie on. No. Czyli trudne wybory po prostu, też decydujesz. To nie jest, to nie jest łatwe dla trenera, żeby kogoś gdzieś na chwilę posadzić. Tym bardziej, jeżeli ktoś, no ewidentnie też trochę na swoje życzenie, no jest gorszy, nie wiem, nie przykłada się do pewnych rzeczy, no funkcjonuje tak jak funkcjonuje, to jest na pewno prostsze, ale problem się zaczyna, jak musisz na tej szali położyć, no... dwie osoby i dokonywać wyborów, tak? No, no dokładnie, dlatego dokładnie. Mówię, że sumienie pewnie czasami często gryzie przy takich decyzjach, dlatego mówię, że to też nie jest takie łatwe. A powiedz, pierwsza liga generalnie, bo tak przebrnęliśmy przez parę tematów, ale pierwsza liga, jak oceniasz tą pierwszą rundę? Czymś cię zaskoczyła? No na pewno warto wspomnieć, że w tym sezonie liga jest wyjątkowo wyrównana, no bo poza pierwszym miejscem i pozycją lidera, którą ma Stal Nysa, dużą przewagę już na drugim miejscem, to tak naprawdę od drugiego miejsca do 10, 11 to jest różnica jednego spotkania, więc nie wiem, pamiętasz w ogóle coś takiego, że było wcześniej, że ta liga się tak rozciągnęła na tych pozycjach, no bo jeden, dwa mecze i całkowicie z końca przeskakujesz na początek i będzie cały czas walka ósemka. Pewnie w drugiej rundzie do przede wszystkim o play-offy i o miejsce, z którego, się wystartuje przed play-offami. No. Pamiętasz taką sytuację? Zaskoczyło cię to może? Spodziewałeś się tak, jak robisz sobie taką analizę jakąś przedsezonową w głowie? Znaczy analiza na dzień dzisiejszy i też ją dokonałem, to śmiem twierdzić, że my powinniśmy mieć 7 punktów więcej. Co najmniej. To tak uważam, że tak powinno być. Myślę, że troszkę w tym było naszego nieszczęścia, troszkę może takiej właśnie, no powiem może tak, że zespół z plus ligi nie straciłby kilku punktów tak jak straciliśmy my, tak? No ale my nie jesteśmy w plus lidze, my jesteśmy w pierwszej lidze. Przypomnijmy tylko, że część z tych chłopaków po prostu tutaj będzie... Ja myślę, że tutaj, a co nie? W prawo, tam jest, boczkiem. Orląt jest, wiesz, Zakopane. Nie no, ja mam czas, ale wiesz... No ja to jeszcze tak tam z 10 minut. Patrzę na ciebie, więc... Spoko, tu spokojnie. Musisz wracać do pracy, no to wiesz... Myślę, że powinniśmy mieć te 7 punktów co najmniej więcej. Ale z drugiej strony, tak jakby indywidualnie patrzeć się na każdego zawodnika, to uważam, że każdy zawodnik zrobił mega progres. No. Tak powiem i to jest chyba najważniejsze moje odczucie do całości drużyny. Także ja generalnie swoją rolę wydaje mi się, że spełniłem już na dzień dzisiejszy i cały czas się rozwijamy. No, myślę, że też jak przebrniemy pewien układ jakby podejścia taktycznego, bo z tym mamy na dzień dzisiejszy największy problem,
No tak, z trzymaniem no, pewnych założeń. Rygorów taktycznych. Tak. To jesteśmy w stanie właśnie narobić dużo, bardzo dużo zamieszania. A powiem tak, że mamy zupełnie chłodną głowę. Nikt nam jakby bardzo mocno nie mówi, że my musimy awansować w tym roku, ale to różnie jest, tak? Także gramy po prostu swoje, staramy się w każdym meczu dawać jak najwięcej. Czujesz coś, tak mówiliśmy o tej analizie, co by cię finalnie, no za wcześnie jest jeszcze o tym mówić, co by cię zadowoliło, albo co tak sobie przed sobą mówiłeś, fajnie jakbyśmy byli wy albo na miejscu takim, takim. Moim marzeniem, jak zaczynałem pracę trenerską, to było bycie trenerem w Plus Lidze i to by mnie usatysfakcjonowało. No, okej, okay, no. To nie wiem jak długo, ale żeby spróbować. Przygotować zespół, zebrać zespół, przygotować zespół, zobaczyć wtedy, bo to no niestety... Chciałbyś tak, do Plus Ligi pójść tak, i spróbować tak, swoich sił? Ale nie wiem, czy to nastąpi. Tak wiesz, no, mówię, jesteś... Bardzo, bardzo trzeźwo stąpam po ziemi, nie mam jakichś tam, nie wiem, niespełnionych marzeń, w sensie, no może to jest moje niespełnione, że nie byłem jeszcze w Plus Lidze trenerem. No ale poczekaj, masz ile? 40? 40. 40? No już trochę mam, no powiedzmy, że to jest, tylko zdaję sobie sprawę, że znowu w Plus Lidze to jest zupełnie inna praca, no to... Ale też drugi. Ale masz też dużo ludzi wokół siebie. Do pomocy, tak wszystko sztab. Poukładane, bo powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę to w sierpniu my nie wiedzieliśmy, czy będziemy grali. No powiedzmy, to trzeba otwarcie mówić. Tak, no, dużo było jednak tych zamknięcie krupnicze i przecież tak. Spowodowało, że mamy dzięki ELO5, tutaj dziękujemy pani dyrektor tak przede jest. Wszystkim za to, że jesteśmy w stanie, ale na przykład tak jak teraz są matury próbne i mamy chore, mamy bardzo duży problem jakby z tym, żeby gdziekolwiek potrenować i no jest to troszeczkę rozbija, problem ale, w Wrocławiu, ale no tego się jest sportowcem, żeby jak jest właśnie niepowodzenie, żeby walczyć. Ja mówię, jak się wygrywa 25 do 10, do 11, to wtedy nie jest się gierojem. Ważne, żeby set, który jest na przewagi, przechylić tą szalę na swoją stronę, wtedy jesteś gościem, bo wtedy walczysz ze swoimi słabościami, niepowodzeniami i wtedy tak naprawdę nabierasz takiej mocnej strony takiego swojego własnego ja, tego ego. Wiem, że jesteś fanem, mówiłeś o przygotowaniu też mentalnym, ale i fizycznym, wiem, że jesteś fanem siłowni, pracy nad swoim ciałem, zresztą świetnie wyglądasz, jakby to nie zabrzmiało, widziałem cię pod prysznicą ostatnio, jak staliśmy i gadaliśmy. Naprawdę dobrze wyglądasz, 0 grama tłuszczu i te mięśnie wciąż świetnie widać. Jeden zawodnik pewnie pozazdrościłby ci sylwetki, że tak powiem, sportowej. Jak jesteś podczas spotkania, to czasami by ci przeszło przez myśl, kurde, jednak chyba bym jeszcze zdjął tą bluzę albo tą koszulkę i wskoczył, pokazałbym tutaj paru młodszym chłopakom, że potrafię, albo jak to powinno wyglądać. Masz nie, taki... już nie, w siatkówce już nie, niestety to ten czas już minął, ja sobie zdaję sprawę z tego, że tak naprawdę oszukiwałbym siebie, a po co to robi, zresztą... Nie, no skocznością byś nie powalił, no to wiesz, no to nie oszukujmy, że pewnie jakieś tam wydanie Gazety Wyborczej może z jakąś tam wkładką. No nie, lepiej by było. Ale lepiej? No, w bojach jeszcze się sprawdzam. Ale powiem szczerze, no mam tych dwóch takich magików, że tak powiem, Filipa i Staszka, którzy mnie podpuszczają. Weź się, przebierz i pokaż im. To niedobrze ludzie, tylko niedobrze w tym momencie są. Nie chciałbym przyjść na trening albo dostać telefonu, że jest kontuzja w zespole, bo trener urwał Achillesa, albo zrobił sobie coś innego. Nie, ten czas już minął, po prostu trzeba sobie wprost powiedzieć, no nie jestem ani wysoko, głowa ani by tak... chciała, ale ciało... Tak, no mam 45 lat i nie ukrywajmy tego i to już jest zupełnie inaczej. Czuję się bardzo dobrze sam, bo trenuję cały czas, to nie jest tak, że wyglądam jakoś, bo mam taką przemianę materii, nie, no wiem, że... A my, przepraszam, bo tak... Tu nie pojedziemy. My boczkiem tam nie objedziemy, tam... Tam sobie ojca. Gdzieś ja tam wyskoczę i będzie spoko. Wyskoczysz ty. 2 minuty mam. Ale wiesz, do czego dążę? No, no jasne, że mam łatwiej, bo mam przemianę materii, że tam nie nabieram mocno kształtów. No ale pilnujesz się. Ale pilnuję się bardzo. Nie jem byle czego i tak dalej. Zresztą no, trener nie może wyglądać źle, tak? No, nie, bo, okay. No bo wtedy
idziesz do zawodników i mówisz, no ale panowie, i co im powiesz? No, chcesz być namacalnym przykładem, tak jak mówię, no na pewno jest to też dużym plusem, że pewne rzeczy zweryfikowałeś jakby no na sobie, tak, jako zawodnik. Czy to chodzi o ćwiczenia, czy o podejście do wykonywanej pracy i łatwiej też powiedzieć, tak, ja tego dotknąłem, część tych zawodników, daj Panie Boże, żeby dotknęła no, poziomu, no, do którego Ty doszedłeś, bo nie każdy może zostać reprezentantem Polski, być olimpijczykiem. I to jest chyba też jakimś tam takim dodatkowym argumentem do przekonywania, tak, pewnych niedowiarków, którzy w pewnych kwestiach nie chcą ci zaufać albo mają ograniczone to zaufanie, nie? Ja wyznaję też jako trener taką jedną chyba, nie wiem, może nietuzinkową zasadę, że tak naprawdę forma sportowa to jest składnikiem trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to jest dobry trening, mądry i też jakby skonstruowany pod potrzebę danego zawodnika i to za to jestem odpowiedzialny ja. Ale te dwie następne rzeczy, odżywianie się i suplementacja, no to odżywianie się to wiadomo, że zawodnik, suplementacja w niektórych klubach to klub też, że tak powiem, jest odpowiedzialny. Ale trzecia rzecz to jest wypoczynek. A tutaj to niestety to już tylko zawodnik. Czy on idzie spać o godzinie 22 czy o 2 w nocy, to my go nie sprawdzimy tak naprawdę. On sam musi wiedzieć, że musi być wypoczęty, bo jak nie będzie wypoczęty, to za chwilę straci swoją, że tak powiem, mocną stronę, nie będzie w stanie dać mocnego treningu, a jak nie da mocnego treningu, to może zlecieć z formy. Jasne. Podpatrujesz jakichś innych trenerów? Masz jakiegoś guru, albo ktoś cię inspiruje, albo jest takim twoim wzorem do naśladowania? Jakiś styl prowadzenia zespołu? Różne są style trenerskie generalnie. Znaczy tak, podpatruję. I to muszę powiedzieć, że podpatruję bardzo mocno. Ale... Urwał. Ale chyba... Tak samo tam się ale, no faktycznie. Ale chyba ja to jestem ja. I tutaj jakby nie próbuję naśladować, to muszę być sobą, muszę robić to, co ja uważam, bo nie mogę być odzorowaniem kogoś innego. Oczywiście tak spotykamy się z trenerami, czy też czasami się ogląda trening danej osoby, to te rzeczy, które są bardzo mądre, to staram się wykorzystać, natomiast wiem, że no nie wszystko jest do wykorzystania, bo po prostu nie ta grupa, nie to ćwiczenie, nie dla tej grupy. Czyli też trzeba trochę być elastycznym i pewne rzeczy dopasowywać. Oczywiście. Dobra, to tak w ogóle wspominaliśmy o tej pierwszej lidze, czyli nie podejmiesz się na razie żadnych typów, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. Myślisz, że dobra, to zacznijmy inaczej, Nysa awansuje do plus ligi? Nie wiem, no Nysa jest bardzo silnym zespołem, stworzonym, że tak powiem, z gwiazd, za duże pieniądze, to trzeba wprost powiedzieć, za zupełnie inne pieniądze i w zupełnie innym momencie niż my zaczęliśmy kompletować. Tam było bardziej spokojnie i... Natomiast ma swój obiekt, to są takie rzeczy, które jak się ma obiekt, to się o tym nie myśli, a jak to jest ważne, a my teraz wiemy, jak to jest mega ważne. Oczywiście. Natomiast to są tylko ludzie i my to pokazaliśmy, że jak się ich nadszarpnie, to też możesz ich skonsumować. Więc no, zresztą w tamtym roku no Nysa jest o tyle bogata, że w tamtym roku nie awansowała tak naprawdę, gdzie wydawało się, że powinni awansować, a niestety Suwałki wyszły, pokazały kawał charakteru i to Suwałki wyrwały zwycięstwo. Nie można tu sprawy? Nie można, no mówię ci, to wszystko jest rozkopane, dlatego ja tam sobie gdzieś tam ucieknę, nie będzie problemu. Dlatego ja bym jednak, że tak powiem, można tu jednak, patrz. Nie wiem, szukali nas tam znacznie. Okay. Ja bym na dzień dzisiejszy jeszcze, oczywiście są faworyci, ale jak to, że tak powiem, życie pokazuje różne scenariusze. Czyli wierzę, że możemy namieszać jeszcze tutaj trochę w tej... Ale to mówię wprost, że jak trafią... Że jak przeciwnicy trafią na nas naprawdę dobry dzień, a wszystko będziemy robić, żeby taki dobry dzień był, czy tam moment w grze, to my jesteśmy bardzo niewygodnym i niedobrym przeciwnikiem dla każdej drużyny.
i wierzę w to, że my się rozwijamy cały czas, bo niektóre zespoły już tam, powiedzmy, są gdzieś tam, grają, ale już wyżej nie pójdą. Natomiast my, że tak powiem, jesteśmy w stanie jeszcze troszkę popracować nad niektórymi elementami, żeby były doskonalsze, co nam jakby da transformację i wymierność w tym, jak będziemy grali. Oj, ryzykownie, Krzysiu, ryzykownie. Widziałem. No poczekaj, no to podejdź tam dalej. Ty już musisz uciekać? No nie, no to wiesz, to ja tam... Bo tam znowu musimy obierzyć. Aha, bo ty chcesz mnie zostawić pod tym, tak? No nie wiem, no chcę tak, żebyś zdążył na zajęcia i no to spoko. Dyrektor ci nie urwał głowy, no. No też trzeba powiedzieć, że jestem nauczycielem FSP 97 i tutaj wielkie podziękowania dla mojego pana dyrektora Andrzeja Słoki i dla pana wicedyrektora Marka Marcinkowskiego. To są ludzie, którzy bardzo mocno trzymają kciuki za całą gwardię, za mnie i bardzo mocno, że tak powiem, wspierają i też nie ukrywam, że... Marzy ci się znowu gwardia? Na pewno ci się marzy, no byłeś sam częścią tego zespołu, który grał w Plus Lidze. Długo tego zespołu nie było, 10 lat w drugiej lidze, dopiero drugi sezon w pierwszej lidze, ale czujesz, że zmienia się, idzie ku lepszemu i gdzieś tam wszyscy daleko mamy ten cel, do którego chcemy wspólnie dążyć, czyli to, żeby znowu ta moda na męską siatkówkę we Wrocławiu była i jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja myślę, że moda to już jest, bo zobacz, ile ludzi jest u nas na trybunach, ile jest kibiców. A myślę, że jak będziemy dobrze grali, to tym jeszcze zachęcimy, bo tutaj jeszcze są duże pokłady ludzi, którzy chętnie by przyszli, ale jak to zawsze gdzieś coś wypada, że jeszcze ich nie ma na naszych meczach. Ale myślę, że na Plus Ligę, to zobaczmy, co się dzieje na Pucharze Polski, na finałach. To jest pełna orbita i myślę, że u nas, jak my awansujemy do najwyższej klasy rozgrywkowej, to też tak może być hala wypełniona. No to cieszę się bardzo. Powoli zbliżamy się już jakby do końca naszej wycieczki. Chętnie pewnie byśmy jeszcze pojeździli, poruszyli różne problemy, ale obowiązki trenerskie, nauczycielskie... Bo nic śmiesznego nie było jeszcze, wiesz. A co musi być śmiesznego? Ty poważny człowiek, to poważna rozmowa. Co my chcesz, to możemy poświęcić... Następnym razem zabiorę cię, to możemy walić anegdotami albo historiami, które się przeplatały przez część twojego albo mojego życia, ale nie, no co śmiesznego, no musi być śmiesznego. Było bardzo... To ja może powiem coś śmiesznego. No to dawaj. Jak to prowadziłem ekipę w jednym z klubów, w drugiej lidze jeszcze i popierdzieliły mi się ustawienia. I... O właśnie, chciałem cię o to zapytać. O faceci oczywiście złapali, o co chodzi, ale nie do końca i mówią, no ale to jak stoimy w końcu? Ja mówię, no tak, żeby było ciężej, bo po co jest ograć ich do 10, to jest sens. I potem to samo zrobiłem przypadkowo z młodziczkami. No i one mówią, w ogóle zakłopotane, ale przecież gdzie mam stać, trenerze? Pomyśl, bo ja specjalnie zmieniłem to ustawienie, żeby było wam ciężej. Czyli potrafiłeś znaleźć szybko receptę i wybrnąć sytuację, ale to też jest sztuka, no. Więksi trenerzy... robili jakieś babole typu za duża liczba obcokrajowców, pomieszanie ustawień, no to tak. Są też emocje, które się udzielają, nie zawsze można zachować chłodną głowę i pewnych rzeczy nie da się wyreżyserować, ale fajnie, że udało ci się wybrnąć z takiej sytuacji, no bo chciałem się właśnie ciebie zapytać, jakieś babole, jakieś wyjątkowe sytuacje, ale jak już tam sam do tego nawiązałeś, to... No zawsze to jest, myślę, że to jest najprzyjemniejsze dla ucha, jak kibic też usłyszy, że to trener gdzieś tam jakieś coś tam zrobił ciekawego i potem musisz, tak powiem, udawać, że jest wszystko ok, a część ludzi się kapnie, część nie. Wierzę mi tam, bo przyjemne. Później nie wyjadę. No, tyłem wycofasz, R to jest ja nie rakietowy, tylko wsteczny. Dobra, jeszcze fajne. Raz dzięki za... Ja również dziękuję. ...za rozmowę. Życzę nam obydwu, żebyśmy wytrwale i uparcie dążyli do wszystkich celów, które sobie postawimy. A ja myślę, że chcielibyśmy kibicom dać
po nieudanej niedzieli, przede wszystkim no, taką pod choinkę troszeczkę prezent i jednak zrehabilitować się za porażkę i ograć spałę za 3 punkty. Także do tego dążymy, mocno trenujemy, mocno jest drużyna strząśnięta i też chce taka żądna rewanżu, żeby faktycznie te 3 punkty złapać. Też zapraszamy na mecz bardzo serdecznie. No właśnie, chciałem. Pod choinkę chcemy wam dać prezent, a z mojej strony to chciałbym, żebyście wy uczestniczyli w tym. Dobra, jedziemy dalej. Dzięki.